Diablo wyścigo wszystko. Powiedz proszę, o co ten wyścig? Mam na myśli, czym jest to wszystko? Wszystko to dla mojego bohatera jest, wszystkim jest siostra i jakby stawką jest jej życie. Więc myślę, że dla mnie moim wyścigiem o wszystko jest w tym przypadku moja siostra, dla której to robię. To jest twoja pierwsza taka duża rola, tak? Tak. I dlatego też jako dla mnie, dla osoby jest to trochę wyścig o wszystko, jako dla aktora, bo to w pewien sposób też weryfikuje wiele rzeczy. Jakby mam nadzieję, że nie będzie to ostatnią. A dlaczego zdecydowałeś się zagrać? Bo to jest piękna przygoda. Jakby myślę, powtarzam to parokrotnie, że ja spełniłem trochę marzenie takiego małego Tomka w sobie, który zawsze marzył o takiej przygodzie, o takim szaleństwie, wychowałem się trochę też na szybkich i wściekłych, więc to było też taką po części motywacją. Ja wierzę w kino gatunkowe, wierzę, że ono się rozwija w Polsce i ma szansę wskoczyć w poziom wyżej niż na razie jest postrzegane. W to głęboko wierzę. A dwa, czy trzy już w zasadzie, to jak się dowiedziałem, przyszedłem na pierwszą rozmowę. Ja kiedyś, jak byłem mały, to grałem, młody, to grałem w taką grę, ona się nazywała Diablo. I tak miałem nadzieję, że może zagram Amazonkę albo Nekromantę i potem się okazało, że będziemy opowiadać o wyścigach samochodowych. No to już jakby wszedłem w to. No, no nie, ale tak naprawdę... Myślę, że dla jakby samego zmierzenia się z główną rolą i z tego, że z tak wspaniałymi aktorami mogłem współpracować, to było wielkie wydarzenie dla mnie. Czy były jakieś wpadki na planie? Nie, o dziwo nie. Chyba nawet żaden samochód się nie przerysował w trakcie kręcenia. Także chyba sukces, bo to mogło być różnie. Naprawdę, była świetna kadra, która zajmowała się tymi wyścigami. I mogło się oczywiście wydarzyć, jesteśmy tylko ludźmi, a nie wydarzyło się nic, także złego. Także mam nadzieję, że to się przełoży też na efekt finalny filmu. Świetny reżyser, jak tobie się z nim współpracowało? No to było też jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na tę rolę, bo Michał Otłowski jest niezwykłym człowiekiem. On fantastycznie czuje aktora, wchodzi z nim w dialog, słucha, potrzebuje propozycji, więc jakby my wspólnie współtworzyliśmy ten świat i to była dla mnie też ogromna lekcja. Taka bardzo dobra, ciekawa, inspirująca lekcja. Powiedz, jakie masz plany na przyszłość, teraz, w tym roku? Czy myślisz już o jakichś filmach, czy wiesz, co będziesz robił w najbliższym czasie? Jeszcze nie wiem. Są pewne plany, ale no jakbym o nich powiedział, to pewnie bym wykrakał, więc chyba zostawię to dla siebie. Ale jakby jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, co ten rok przyniesie i jak on będzie w ogóle wyglądał. A w ogóle prywatnie jesteś wielbicielem szybkich samochodów? Czy drifting to jest coś, co cię w ogóle pasjonuje, pociąga? Chciałbyś uprawiać? Nie, chyba to nie jest coś, co jest moją... Jakby moi znajomi, wielu moich znajomych się interesuje motoryzacją, więc jakby ja trochę łapię bakcyla przez nich, jak oni mi opowiadają, jak chodzą też na te rajdy. To jest bardzo ciekawe, ale nie jest to jakiś temat, który tak naprawdę jest mi jakiś bliski sercu. Taki, że na pewno po tym filmie to zacznę się teraz tylko interesować motoryzacją i wyścigami, no najlepiej tymi nielegalnymi jeszcze. No. Dziękuję, życzę wobec tego sukcesu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.